Cześć, nazywam się Filip Morski. Zapraszam wszystkich miłośników hokeja i nie tylko do wysłuchania kroszczek Ice Hockey Podcast. Do usłyszenia, albo lepiej tego nie oglądajcie. <śm> W kolejkach Tauron Hockey Ligi i witamy się z wami w kolejnym odcinku podcastu Kroszczek. Dzisiaj są ze mną Tomasz i Rafał. Cześć. Cześć. Dzień dobry panowie. E, mamy taką króciutką agendę, pięć punktów e, i na tym się skupimy w stu procentach, żeby nie przedłużać. Punkty, na temat których dzisiaj sobie porozmawiamy to start naszej ukochanej THL. Pozytywne i negatywne zaskoczenie, zwolnienie trenera Podkala. Następnie to, o czym trzeba sobie porozmawiać, i też dlatego mam tę koszulkę dzisiaj na sobie, czyli problemy z lodowiskiem w Krakowie. Punkt numer cztery to to, co wydarzyło się wczoraj, bo dodam, że jest poniedziałek zaraz po czwartej kolejce ligowej, czyli czy mamy już za sobą bramkę sezonu i punkt ostatni, czyli Linus Lundin, który wzbudza wiele pozytywnych i negatywnych emocji wśród kibiców Unii Oświęcim, ale też wiemy, że w klubie różnie też sądzą na, na, na temat tego, jak, jak to wygląda w kontekście Szweda. Czy chcielibyście coś dodać? Myślę, że jest to świetnie dopasowana agenda do dnia dzisiejszego i do momentu sezonu, w którym jesteśmy. Okej, okay, no to zacznijmy. Może od pozytywów. Jakie jest Wasze pozytywne zaskoczenie na, na, na starcie sezonu? Dla mnie pozytywnym na pewno aspektem początku sezonu. Może nie jest to zaskoczenie, ale pozytywne na, na pewno. E, pozytywny start sezonu zanotował AGIEX-a. E, trzy mecze, trzy zwycięstwa, naprawdę solidnie solidnie zaprezentowali się na starcie sezonu. Gdzieś na początku, kiedy spotykaliśmy się w pierwszym odcinku, kiedy rozmawialiśmy o sezonie, mówiłeś, że będzie to kandydat na mistrza. Gdzieś nie widziałem tego, ale ten początek sezonu pokazał, że jednak mogłeś mieć tutaj rację w swoim typerze mistrzowskim. To na pewno dla mnie tak eksa jest tym pozytywnym zaskoczeniem dla mnie. Mówię tutaj z mojej... W stosunku do tego, co mówiłeś wcześniej. Tak, tak, dokładnie tak. Też tutaj muszę się przeprosić z Sosnowcem na pewno, bo pozytywnym zaskoczeniem jest dla mnie trochę twierdza Sosnowiec. Zagłębie jeszcze nie przegrało meczu u siebie. Naprawdę wygląda to dość solidnie, gdy grają u siebie. Potrafili wygrać z mocną Krakowią, i jest to na pewno dla mnie też jedno z pozytywnych zaskoczeń. I tak, może już kończąc moje takie trzecie pozytywne zaskoczenie, to na pewno świetne wejście w sezon zespołu Storunia. Majeli trzy mecze, wszystkie trzy wygrane, tylko dwie bramki stracone. Wiadomo, że był ten walkower z Krakowią, ale te pozostałe mecze i z Jastrzębiem i Sanokiem, tam po straconej, straconej po jednej bramce. Więc na pewno jest to solidny start zespołu z Grodu Kopernika. I myślę, że nikt. Jakbyśmy mieli sobie zadać pytanie, kto będzie liderem po tych czterech kolejkach, trzech, czterech, bo tam nie wszyscy jeszcze mają roz rozegrane, oczywiście, swoje mecze. Nikt nie typowałby tak wysoko zespołu Storunia, i przede wszystkim nikt nie przypuszczałby, że taką, takim stosunkiem bramek byliby tam, gdzie są. Co do Katowic, to ja chciałbym tutaj zaznaczyć, i zwrócić uwagę na jedną rzecz, czyli to z kim Katowice grały, bo Katowice zmierzyły się z trzema zespołami, które biły się o medale w tamtym roku. Czyli jest to GKS Tychy, który został pokonany przez Katowiczan w finale, jest to Unia i jest to e, Krakowia, więc no poszło im naprawdę naprawdę, naprawdę moc, dobrze, bardzo więc z wysokiego C e, zaczęły Katowice, to jest 8 punktów po tych trzech spotkaniach, bo oni zaczęli od pauzy, w pierwszej kolejce ich nie widzieliśmy. Jeżeli chodzi o Toruń, no ja patrzę na ten ich bilans bramkowy, 13 do 2. Ale jest w tym walkower. Jest w tym walkower yes, 5 yes, do 0. Yes. Więc y, to gdzieś tam troszkę zakłamuje, y, ale też y, ta liczba straconych bramek, pomimo tego walkowera, to dwa inne spotkania zostały rozegrane w pełnym wymiarze. I mieli to naprawdę jednak naprawdę tutaj... takich przeciwników, gdzie zawsze te wyniki było na styk, tak? czy z Jastrzębiem, czy z Sanokiem. E, to naprawdę byli tacy rywale, którzy z Toruniem Grali jak równy z równym zawsze, więc dla mnie pełen szacun dla Torunia. No szczególnie tutaj trzeba docenić właśnie postawę zarówno defensywy, jak i też, też bramkarza Torunia, no, który broni z, ze skutecznością ponad 97%. Więc to wiadomo, że jest mała próbka, no, ale trzeba naprawdę docenić to, w jakiej jest teraz formie i co pokazał. No a Tomek u ciebie jak to wygląda z tymi pozytywnymi zaskoczeniami. Czy chcesz dodać coś, czy może zgadzasz się w stu procentach z, z Rafałem? W stu procentach się zgadzam zarówno, jak i, jak i też dodam od siebie, że dla mnie zaskoczeniem jest to, jak dobrze do drużyny sosnowca wszedł patryk krężołek na pewno. jak świetnie ten pierwszy atak w tej drużynie, którą typowałem na rozczarowanie sezonu funkcjonuje do tej pory. Z Romanem Szturcem i z Damianem Tyczyńskim naprawdę rozumieją się świetnie. Na no mecz sa, z Sanokiem w wykonaniu Patryka Krężowka, no to ja miałem wrażenie, że on się, że on się tutaj po prostu, po prostu bawi. No też ta bramka, która gdyby nie. Inna bramka, o której porozmawiamy później, no to myślę, że, że też krążyłaby teraz po internecie. no ale To niestety... wie, może o niej byśmy rozmawiali dzisiaj w Dokładnie. kontekście bramki sezonu, czy już padła w czwarte kolejce. Trafił ją w złym momencie, co? No Dobre. niestety zbieżność dat tutaj lekka nastąpiła. No i Patryk naprawdę pokazał, pokazał i cały czas pokazuje wielki kunszt, wielkie umiejętności. No jest to póki co 7 punktów w trzech, w trzech meczach. 7-6 przepraszam. 6 punktów w czterech meczach. Też powiedzmy, na jakich statystykach bazujemy, bo wiemy, że to czasami się różni. Tak, tak, bazujemy na, na Elite Prospect cały czas, jeśli okay. chodzi o, o statystyki. Więc jeżeli ktoś chciałby się tutaj odnieść do tego, to żeby była jasność, gdzie, gdzie te statystyki sprawdzamy, bo gdybyśmy porównywali jeden do jednego, co było w protokole, co na, na innych portalach, to ta różnica mogłaby być. Zresztą też przepraszamy za tą naszą tabelę punktacji kanadyjskiej, którą opublikowaliśmy, mogło się to wydać stronnicze, ale w momencie tworzenia tej grafiki, tak wyglądała najlepsza piątka i nie było tam nikogo. Tutaj, portal, akurat hockey.net, powiedzmy szczerze, ja wziąłem z Hockeynetu te dane, one zostały zmienione i, i, i tak to wyszło niefortunnie. I chwała ale. za to, że ktoś to aktualizuje i ogląda te A skróty Oczywiście, swoją drogą. oczywiście. Tu jakby przeprosili, tylko w kontekście nas, że no za naszą wtopę tutaj, tutaj chciałem przeprosić. No dobra, to wszystko z pozytywów z waszej strony. Jeśli chodzi o pozytywy jeszcze, no to na pewno to, co to powiedział Rafał, no twierdza Sosnowiec. Zarówno jeśli chodzi o frekwencję, wygląda to świetnie, jak i samo lodowisko, nie miałem jeszcze okazji być, ale no na skrótach prezentuje się to naprawdę, naprawdę wyśmienicie. I oprawa, jaką tam robią kibice też, na pewno trzeba to oddać, że tam całe lodowisko żyje, żyje tym meczem. I... No tak, z inauguracji te obrazki, które widzieliśmy, flagi dookoła lodu, fajnie to wyglądało, więc myślę, że ciekawie mogłoby się to prezentować również w telewizji. Wciąż czekamy na jakieś informacje, czy e, Tauron Hockey Liga trafi do jakiejś ogólnodostępnej telewizji. Jeżeli chodzi o mój pozytyw, to jest e, on jednostkowy i bo ja się cieszę, że Andrzej Temar tak dobrze powraca na polskie lodowiska jakąś zawsze miał moją sympatię, czy to grał e, w Katowicach, czy to w Unii i teraz w Nowym Targu trzymam za niego kciuki. To jest jakiś taki Pozytyw, jeżeli chodzi o mnie, taki mocno subiektywny, gdzieś jak tam zawsze spoglądam na, na grę Temara, no to się cieszę. Powiedzmy sobie też, jest w tej chwili liderem klasyfikacji kanadyjskiej, punktów 7, jak to przypamiętam. Tak, tak. dokładnie tak. 7. No dobrze, no to negatywy, bo nad tym też musimy się skupić. Wiemy, że polski kibic lubi często się właśnie na tej czarnej stronie. Medalu skupiać, i chciałbym Was zapytać, jakie dla Was są negatywy, ale może byś, byśmy się tak nie rozrzucali. Gdybyście mieli wybrać po jednym, taki, który mm -hmm. najbardziej Was uderzył, żebyśmy się nie rozlekali, bo ja wiem, że możemy tutaj wymieniać albo jeszcze to mnie zdenerwowało, albo to nie wyszło, albo tu sędzia zawalił. To w każdym sporcie i w każdym aspekcie można by tak narzekać, narzekać bez końca. Powiedzmy o trzech punktach. Na których można by się skupić, które można by poprawić, które chcielibyśmy, żeby się zmieniły w kontekście przyszłych kolegów. Chyba nie będę odkrywczy, i też zapewne zabiorę któremuś z Was ten argument, ale na pewno są, jest to kwestia e, bujek i zachowań e, rzeczy, które są interpretowane jako faul e, czy jako bójka. Bu, Wszyscy pamiętamy, Sytuację w nowym targu, gdzie Denyskin starł się zmrugałą. Znaczy, z <grym> starciem się. do tego nazwać oczywiście nie można. Była lekka przepychanka, gdzie Andrzej Denyskin jasno, jasno pokazał, że nie chce brać w niej udziału, a mimo wszystko dostał karę meczu. I takie zachowania zdecydowanie otwierają <grym> pewne przejście do kombinowania tak, na lodzie. Nie robi się to już taka czysta gra, tylko. Można w pewnym sensie wypaczyć sobie jasny punkt drużyny przeciwnej, który można wyeliminować w taki sposób, i dla mnie to jest na pewno negatywne zaskoczenie. Chociaż czy takie zaskoczenie, nie wiem, bo z tym zawsze był u nas problem i zawsze się gdzieś szczyciliśmy tą silną fizyczną ligą, ale te faule, gwizdanie tych fauli jest zdecydowanie zbyt aptekarskie. Zresztą możemy też zobaczyć, co się działo wczoraj w Sosnowcu, e, gdzie Waltola e, wszedł w tamiada e, Ginde. Ginde tak. I tam też wejście było czyste. E, po prostu zawodnik Sosanoka, przepraszam, nie był przygotowany na to uderzenie. I myślę, że gdyby nie, nie wpadł w bandę tak przypadkowo, to tam nie skończyłoby się na żadnej karze. Po prostu zostało ocenione nie zachowanie, a efekt. I tego. Powinniśmy się wystrzegać jako Polska Liga Hokeja. Znaczy, do tego długa droga, ale mam nadzieję, że gdzieś ten nasz głos, nasze zgłoszenie po prostu takiego, takiego fenomenu zostanie zauważone i będzie gdzieś po prostu, będziemy nad tym pracować. Pytanie, czy to nie jest kierunek, w którym zmierza hokej w całej Europie? więc na, na I też takie... w Stanach. I też w, w Stanach. no to Z Ligi Juniorskich również bójki zostały zbanowane. Chociaż też nie narzekajmy aż tak bardzo, bo na te cztery kolejki to mieliśmy jeden bardzo piękny pojedynek bokserski A, tak. na, na lodzie, więc jak najbardziej, no tutaj tak się śmiali niektórzy, że ten pojedynek mrogały jeden na to, to takie MMA w parterze. Ja też bym tam nie demonizował mrugały, bo według mnie ta rękawica to tam przypadkiem spadła podczas szarpaniny. Nie, absolutnie. Czy, czy Denyski nie chciał się bić, to też bym nie mówił, że nie. Nikt im nie dał. Chłopaki się przewrócili. wiemy, że jak już hokejści leżą, to ciężko jest wstać na łyżwach, zwłaszcza gdy się kimś... waży 100 kilo 100 jeszcze na dwa metry. Więc, no. no tutaj jak dla mnie największym negatywem tej całej sytuacji to była wypowiedź pani Komisarz. Pani komisarz, Którem a właściwie królowej, może tak powinienem powiedzieć. Chociaż gdybyśmy chcieli kiedykolwiek z nią porozmawiać, to może takich słów też nie powinienem <grym> używać. W każdym scenarii. razie zabrzmiało to bardzo źle, i to jest mój negatyw. Ta wypowiedź jakby nie sama decyzja, bo. To jeszcze jestem w stanie zrozumieć. Już się przyzwyczaiłem na przestrzeni lat, że jeden arbiter pójdzie w tym kierunku, drugi w tym, może po prostu chcieli pokazać na starcie tego meczu, bo to, to była pierwsza tercja, jak, jak dobrze pamiętam. Tak 11 minuta. I chcieli zaznaczyć, słuchajcie, panowie, dzisiaj nie ma szans z nami na, na coś takiego. Chciał sobie sędzia ustawić ten mecz. Wiadomo, jest to i tak przekroczenie granicy jak dla mnie, ale jestem w stanie to zrozumieć. Ale można by po meczu powiedzieć, no nie, to był błąd. A tutaj mamy jednak ręka rękę myje cały czas. Zawsze jest poduszka pod tyłek podstawiona, niezależnie co by się dało. Nikt w tym polskim hokeju nie potrafi przyznać się do błędu i próbuje nam wmówić, że coś, co jest białe, jest czarne. Ja się tak czuję. I to jest mój negatyw, jeżeli chodzi wypowiedź pani. Znaczy ja też tutaj chcę, żeby wybrzmiało. komisarz wybrzmiało. Nie oceniam tej sytuacji, że tam absolutnie nie było kary, natomiast kara meczu była zdecydowaną przesadą. No było pole do interpretacji po prostu, jaki rodzaj kary zastosować tutaj, no i moim zdaniem nie było to zrobione po prostu z duchem gry, było to zrobione bez, bez czucia gry i jak widać słusznie według, według włodarzy ligi. No ja mam inne zdanie. No Dobrze Tomek, to twój negatyw, jeden, gdybyś miał wybrać. Mój negatyw, zdecydowanie też odnosząc się znowu do mojej wypowiedzi z predykcji, gdzie mówiłem, że Podhale powinno skupić się na tym, żeby przyciągnąć ludzi na trybuny, no to moim negatywem jest spadek frekwencji w Nowym Targu, gdzie na meczu z Unią było 1700 ponad widzów, a kolejne dwa mecze u siebie, bo Podhale grało w weekend u siebie przez przesunięcie meczu w Krakowie zmianę gospodarza, miałem na myśli, było tych widzów kolejno 700 i 900. No jest to taką spory, drużynę. spory spadek. Gdzie rywale no naprawdę byli atrakcyjni. No to, to jest dla mnie duży negatyw, że w tym targu, w nowym targu y, jest fajna drużyna. Ta drużyna nie wygrywała w tych meczach. Ale tak jak też, też się spodziewaliśmy, jest to drużyna bardzo ofensywna, bardzo widowiskowa, więc no chce się taką drużynę oglądać, bo prędzej czy później to tam zaskoczy. Czy zaskoczy na medal, moim zdaniem nie, ale no będzie to na pewno drużyna, której wszyscy się będą bać, w której meczach będzie padało dużo bramek. Więc na taką drużynę się chce przychodzić, no a tych ludzi jest naprawdę niewielu. No też sobie powiedzmy, w tej chwili pod Hale ma za sobą mecz z Tychami, z Unią, z Krakowią. I z Jastrzębiem to jest znowu można powiedzieć. Od drugiego do piątego miesiąca. Są cztery drużyny z wielkiej piątki tamtego sezonu. Przepraszam. I nawet przy takich transferach, ale przy budowaniu jednak drużyny na hura, bo to jest zbudowanie wielkiego podhala w miesiąc, półtora, no nie możemy oczekiwać, że będą rywalizować z zespołem Unii. Tak jak równy, z równym e, na już, który jest pod wodzą Mariusza Sibika jako prezesa budowany dosyć konsekwentnie. Jest tam wiele twarzy, które już od dobrych kilku lat występują w tej drużynie, e, że będą rywalizować z Jastrzębiem, co się udało ostatecznie, ale jednak przed, gdybyśmy mieli oceniać, to można by brać tutaj jednak porażkę e, nowotarżan. Mamy tutaj Krakowie, która była niewiadomą, ale marka jest zawsze. No i to jest wyjazdowy mecz z byłym finalistą, więc GKS-em Tychy. Ja tutaj liczyłem, że może coś się uda na start jakoś zaskoczyć, ale Tyszanie tam pokazali, kto rządzi na start, ale też jak gdybym był kibicem pod halanowy targ, to też bym się nie denerwował, popatrzyłbym sobie na, na tych rywali, to bym powiedział OK. To jeszcze nie jest nasz czas. To jest początek sezonu. Mamy trochę czasu, żeby nabrać zgrania, wejść w ten, w ten fajny hokej i zdobywać punkty. Gdyby zamienić tę czwórkę na pozostałą czwórkę, która nam została, czyli mamy Sosnowiec, Toruń, Sanok i Katowice, no to tutaj bym wtedy, przed sezonem, oczekiwał 9 punktów na 12. Z Katowicami nie. Ja na te trzy, po tych czterech kolejkach bym się nie obrażał, ale myślę, że o tym porozmawiamy jeszcze, jeszcze za chwilę przy okazji trenera. No ale, no mówię, zmartwiła mnie naprawdę ta, ta frekwencja. Tutaj wydawało się, że ten głód w hokeja w Nowym Targu jest większy. Znaczy wiecie, to wygląda trochę tak, jakby rzeczywiście drużyna była budowana na już, ten miesiąc półtorej i te wyniki też były oczekiwane na już. Tutaj jest, jest to widoczne... Po frekwencji, tak jak wspomniałeś Tomku, o tempie drużyny mówiłeś Patryku, więc myślę, że tu po prostu poszło to jednym torem: zarówno oczekiwania kibiców, jak i budowanie drużyny. Dajmy temu czas, myślę, że będzie dobrze. Wygląda to dobrze. Znane twarze, tak naprawdę z ligi, które nie zawodzą, które mają jeszcze coś do udowodnienia, są w podchalu. Więc ten projekt jak najbardziej ma ręce i nogi, ale dalej utrzymuje, że medalu nie będzie. No dobrze, to koniec tych wrażeń pozytywnych, negatywnych. Przechodzimy do drugiego punktu naszej dzisiejszej agendy. I moje pytanie do Was jest. Czy trener Belawskis spełnił oczekiwania, czy ich nie spełnił? Waszym zdaniem? To jest to bardzo ciężkie pytanie, patrząc. Tak naprawdę na to, że dopiero ten efekt nowej miotły w meczu numer 4 dał jakiś rezultat. Pytanie, czy to zasługa poprzedniego trenera, zwolnionego trenera, czy, czy trenera przejściowego? Jak dla mnie jest to zbyt... Który był konsultantem też był konsultantem, wspomnijmy, że, tak, że tak. trener Belaskis nie nie dostał tutaj papierów, nie mógł pełnić roli trenera? W Tauron Hockey Lidze więc pełnił rolę konsultanta. Konsultanta. No I to czy... konsultant nie spełnił jednak oczekiwań. Tutaj jest to idealne pytanie, żeby odpowiedzieć: Pomidor i tak naprawdę ciężko, ciężko cokolwiek powiedzieć o tym, czy rzeczywiście była to wina trenera, czy trochę za szybko oczekiwano wyników. Dla mnie trochę niezrozumiały ruch. Na pewno też coś tam na zapleczu w nowym targu było na rzeczy. Natomiast dla mnie, dopiero gdzieś w perspektywie miesiąca możemy ocenić pracę trenera. Po rozegraniu paru kolejek, dla mnie jest zdecydowanie za wcześnie, żeby oceniać, czy to, rzeczywi czy to zwolnienie rzeczywiście było podyktowane warunkami sportowymi. Tomek? Moim zdaniem można patrzeć ze względów sportowych dwojako z jednej strony, 3 mecze, zero punktów. No, nie spisał się trener. Z drugiej strony, to o czym mówiliśmy terminarz. Ale tak jak gdzieś wiele głosów wskazywało, no to zwolnienie. Nie było ze względów sportowych też dla portalu Hokejnet wypowiedział się. Wypowiedział się Zdzisław Zaręba, że były to sprawy dyscyplinarne. Strona klubowa w swoim komunikacie pierwszy stwierdziła inaczej, że trener nie spełnił oczekiwań. Myślę, że nie znamy tutaj kulisów, więc no, ze względów sportowych byłaby to decyzja co najmniej dziwna. Ale jeśli zaważyły względ dyscyplinarne, no to nie znając ciężaru sprawy, myślę, że ciężko jest tutaj jednoznacznie stwierdzić. Oczywiście, ale gdzieś tam takie słuchy. Kuluarach dochodziły, że te kwestie dyscyplinarne to nie były kwestie, które zaczęły się równo ze startem ligi. Czyli nie możemy patrzeć na to. Według mnie, z, z, tych, z, tych, z tego co wiemy, to ocenianie tego wszystkiego na podstawie tygodnia czy tych dziewięciu dni, gdzie mieliśmy cztery kolejki. No to jeżeli tam jakieś problemy pozasportowe. Były z panem konsultantem wcześniej, to mimo wszystko zaplanowanie tego wszystkiego i pozostawienie, musiała być decyzja, że zaczynamy. Umówmy się z trenerem Belawskisem i co oniem? Po dwóch dniach, po dwóch porażkach nagle znajdujemy te problemy dyscyplinarne. Dla mnie jest to trochę naiwne i jest to mydlenie oczu nam z drugiej strony. Eee, to miała być zagrywka PR-owa. Na, pe na pewno nie spełnił oczekiwań, ale od razu padły głosy: No, jak nie spełnił? Patrz, patrzmy z kim my graliśmy. No. Graliśmy z czołówką. No. Nie możemy oczekiwać, że teraz będziemy nagle wygrywać z każdym. To też po Krakowie było widać w ostatnich latach, że niezależnie ile masz pieniędzy, jakich masz zawodników, nie jest tak łatwo ze wszystkimi wygrywać, bo nie stworzysz drużyny na już. Strzał w kolano pr -owo. I strzał w kolano, jeżeli chodzi o zaplanowanie tego wszystkiego. Według mnie w nowym targu na dzisiaj zmieniła się tylko jedna rzecz, że są pieniądze. Ale klub funkcjonuje tak, jak przez poprzednie lata i niestety boję się, że to będzie. Czy reasumując twoją wypowiedź, Podhale nowy targ jeszcze nie nauczyło się funkcjonować z pieniędzmi? I to jest bolączka nowotarżan w tym sezonie, jeśli chodzi o budowanie drużyny. Ja myślę, że oni po prostu y, funkcjonują tak, jak funkcjonowali zawsze. A to, czy są pieniądze, czy nie, to tylko wpływa na to, jakie nazwiska jeżdżą po lodzie. A czy komuś na tym klubie zależy? Ja widzę, że w Sosnowcu komuś zależy. Na drużynie. Jest pomysł, jak przyciągnąć kibica. Jest to napędzane wszędzie. Wiadomo, że nowe lodowisko też robi swoje. Ale mimo wszystko w nowym targu mamy teraz konkretne nazwiska. To jest hokejowe miasto. No to jak nie przyciągnąć po tylu latach posuchy i dostawania po tyle bramek w każdym meczu? Gdzie ludzie wtedy chodzili tłumnie naprawdę na mecze. Wiedząc, że pod hale początkowo meczu nie wygra. Tak, Później początkowo. już było z tym, z tym coraz gorzej. Zawsze był pik i spalamy w dół. Teraz ten spadek nastąpił bardzo, bardzo szybko. Zobaczymy, jak po tym zwycięstwie. Je nad Jastrzębiem, bo tutaj też się zastanawiałem, czy przy tych negatywach nie wspomnieć właśnie o, o JKH, bo raczej spodziewałem się, że ta drużyna będzie przez cały sezon stabilna. Wiadomo w tych meczach. Z najgroźniejszymi, nie wiem, Katowice tych Unia to będzie raz wygrałem ci, raz ci, ale że jednak trener kalaber sobie tak ułożył ten zespół i pościągał też zawodników, z którymi współpracuje w reprezentacji, że to będzie taka naoliwiona maszyna od, od pierwszej kolejki, a tu jest troszkę zaskoczenie jak dla mnie, bo to jest porażka w Toruniu, to jest porażka w nowym targu i to takie powiem te porażki bolesne. No, jakby miał drugiego negatywa do rozdania, to zdecydowanie on pojechałby do, do Jastrzębia, no bo celem te, tego zespołu, czego nie ukrywał zarówno pan Kalaber, jak i pan Szynal, jest krótkoterminowym awans do Pucharu Polski. Po czterech meczach, dwa z bezpośrednimi tak naprawdę rywalami, no już zostały przegrane. Jest to naprawdę krótki dystans, myślę, że może potem tych punktów zabraknąć. No, ta walka o, o ten Puchar Polski, myślę, że jak, jakiekolwiek wnioski będziemy mogli dopiero po pełnej pierwszej rundzie wyciągnąć, bo no, ten terminasz się tak rozkłada, że ktoś mógł zagrać z tymi teoretycznie słabszymi rywalami, a, a drugi zespół zmierzył się już z potentantami do, do, do złotego medalu, więc to nie oddaje nam całkowicie ym, takiego obrazu, żeby, żeby to ocenić na dzisiaj. Ym, Toruń... Jest na czele, jak wspomniałeś wcześniej, no ale ja wciąż bym się nie pokusił, że, że to jest zespół, który gdzieś tam się może zameldować w pucharze Polski. Oczywiście życzę im tego, nie mam, nie mam nic przeciwko. Już nieraz nam udowodnili, że jest to możliwe. Grali nawet w finale, więc zobaczymy, ale była to, byłaby to naprawdę bardzo, bardzo duża niespodzianka. Ok, zostawmy sobie to pod hale. I naszym trzecim punktem jest coś. Co brzmi troszkę jak historia science fiction. Bo Tomek zaraz przed wejściem mówił, że ktoś tu ma problemy z geometrią i są to problemy prosto z Krakowa. Dokładnie. No ja też tutaj dla działaczy Krakowi przyniosłem rekwizyt <grym> na dzisiejszy odcinek. Jest do odbioru w studiu. Jeśli coś prosimy zostawić DM, możemy, możemy pożyczyć. No nie da się tego opisać słowami. co tam Ale się... mo może... Usystematyzujmy to jakkolwiek, bo myślę, że nie każdy też, też śledzi, śledzi tę historię, jakbyś mógł chronologicznie ułożyć o co chodzi z lodowiskiem Krakowi Kraków. Punkt pierwszy. Malowanie bulików, buliki o metr za blisko bramki. Punkt drugi. Mecz z kacha energią Toruń u siebie. W pierwszej kolejce. W pierwszej kolejce dokładnie inauguracja, pleksa rozbita za bramką, y na rozgrzewce. Była chęć wymiany tej pleksy. Niestety, pleksa na wymianę nie spełniała norm. Była zbyt giętka. To już Konrad tutaj swoją wiedzą inżynierską się popisał. Ja niestety takowej, takowej nie posiadam. No i punkt trzeci. No naprawiono buliki, tylko wciąż. No, nie tak jak. Dokładnie. No, no no, może inaczej, ich nie naprawiono, je zmieniono, ale zmieniono. mimo wszystko, wciąż nie tam, gdzie powinny być się znajdziemy. 50% procent problemów zostało wyeliminowane, czyli 50 cm. Zostało jeszcze drugie 50 cm. No już kończąc tutaj kończąc tutaj żarty, buliki poprawiono na to, że teraz są pół metra za, za blisko bramek, a nie metr, jak wcześniej. Wciąż nie zostały dopuszczone. No i. Mówiąc językiem komarchu, szykuje nam się kolejna iteracja tutaj, <noise> jeśli chodzi o tą, o tą naprawę. No, dawno takiej, takiej historii, Taki po historii po nie było. Ja myślę, było. że to też warto dodać to, że w tym sezonie inne osoby zajmują się tworzeniem tych bulików i tych liń, bo, bo osoby, które zajmowały się tym wcześniej, zostały zwolnione, czy się z nimi pożegnano. Nie, nie chcę tutaj rzucać słów na wiatr, więc też miejmy jakieś Jesteśmy troszkę łaskawi, rozumiemy, że można się raz pomylić, ale drugi raz, no to już jest, byłem zaskoczony, jak Tomek nam e, szybko wysłał, jak tylko artykuł na ten temat się pojawił, e, że trzeba o tym wspomnieć i to wskoczyło na już, bo ja myślałem, że porozmawiamy sobie właśnie w pierwszym punkcie o tych negatywach, e, jeżeli chodzi o, o lodowisko Krakowi, no ale jeżeli e, błąd został tylko polepszony, a nie naprawiony, Czas antenowy się zwiększył. Tak, <noise> więc można powiedzieć. tutaj wypadł jeden punkt, i Krakowia jednak jest na podium i, i, i numer trzy otrzymała. Więc no ciekawe, ciekawe jestem. Zobaczymy, czy oni tak nie będą o 50%. Czyli następnym razem 25 centymetrów za blisko bramki, później 12,5. W końcu dojdziemy, ale nie wiem, czy się nie skończy pierwsza runda życia do kiedy czas dostała Krakowia na poprawę? Do 18 września? Dziś, do, nie, dzisiaj. do dzisiaj. 18 września. września yy, myślę, że też dlatego dzisiaj była ta informacja, że jednak yy, zostało to sprawdzone no i się okazało no niestety, ale trzeba jeszcze raz. Do ale, trzech razy sztuk. Ale jaka abstrakcyjna sytuacja to musi być w ogóle dla graczy w Krakowie, kiedy nie mogą zagrać swojego domowego meczu, bo widzą co się dzieje, jak jest mierzone lodowisko i cały czas coś jest nie tak, jak powinno. Nie jest to dobra wizytówka na pewno dla graczy, którzy gdzieś przychodzą do nas z zagranicy. Wielu obcokrajowców. Dokładnie, Dokładnie. jest to no, trochę fopa dla całego polskiego hokeja. Dlatego... Znaczy tak Dla całego to mm, wiadomo, to nie, idzie nie trochę wrzucałbym. w świat, ale jednak to jest już sprawa klubu czy tam zarządców lodowiska, bo yy, też brońmy, czy związku, czy ligi. Oni nic do tego nie mają. Oni tylko sprawdzają, czy spełnia wymogi. To tak, jakbyśmy zarzucali w piłce nożnej jakimś drużynom, które awansowały do ekstraklasy, że nie grają w swoim mieście, bo nie mają odpowiedniego stadionu i muszą grać cały czas na wyjazdach. Tak, ale jednak ta liga, wiesz, zarządca ligi czuwa nad tym, żeby. To było spełniane. Tutaj wiadomo, Krakowa jest przerzucana na mecze wyjazdowe, ale kara za niedopilnowanie tego, aby Bulik wyglądał tak, jak Bulik powinien wyglądać wynosiła o 2000 złotych. I tak naprawdę... Skończy... Kara nie była przypadkiem, przepraszam, że ci przerwę za pleksę z znaczy, bardzo, bardzo. Wydaje mi się, że tak. Czyli to, przepraszam, najmocniej cofam, ale dalej są to kary rzędu naprawdę abstrakcyjnie śmiesznie niskie. Jeśli chodzi o przekładanie meczy o walkovery i to też jest wizytówka dla ligi, więc jak najbardziej no, dalej podtrzymuje zdanie, że jednak tutaj liga też obrywa tym co się dzieje w Krakowie i polski hokej na tym cierpi, bo za niedługo skończy się to tak, że sytuacja trafi do mediów zagranicznych, o ile już nie trafiła, jeszcze nie przeglądałem i no będzie trochę wstyd, tak? No, my mamy taki mały kabaret z tego wszystkiego. Mamy o czym mówić. Dziękujemy nadzieję, że, za kontent. Mam nadzieję, że szybko to zostanie rozwiązane. No, nam trochę memów z Krakowi wpadło zdecydowanie na, na tak, stronie, tak. więc myślę, że jakieś tam podziękowania z naszej strony może na piśmie powinny pójść do tych panów, którzy się tym zajęli zarządców lodowiska jakby to dalej przeciągali, to może i nam troszkę więcej kontentów wpadnie. Tylko jak Też będziemy, tak... wiesz, oczekiwać od nich odpowiedzi, to chyba musimy jasno zaznaczyć, gdzie muszą znaczek nakleić, żeby krzywo nie było. <grym> A, no nie. Po nie. no tak, pół metra za kartką A4 <grym> to może już być troszkę... <grym> <grym> Dlatego odbiór tego przyrządu, który Tomek przyniósł chyba tylko osobiście, nie? Bo... Nie, wy wyślemy <grym> impostem. <to grym> bezpośrednio. Ale by dobry impost wybrali, <grym> wiesz, nie, nie, jak... <grym> nie dobrą skrytkę. E, nie, ale w każdym razie, no, Gdybyśmy się wybrali na przykład na mecz do, do Krakowa inauguracyjny THL, no to na pewno bylibyśmy też wkurzeni, bo jednak to jest trochę kilometrów do zrobienia, żeby zobaczyć hokej. No a tutaj jednak sprawy z pleksą przerosły organizatora. No nic. Nie znęcajmy się już nad, nad Krakowią, bo myślę, że Krakowia ma swoje problemy. Po czterech spotkaniach, to jest bilans bramkowy, 11 do 17. Trzy porażki, jedno zwycięstwo. Było to zwycięstwo w Nowym Targu. Też fajny mecz dla widza, bo aż 11 bramek. Wtedy padło, 7 do 4 wygrała Komarch Krakowia. No i jak jesteśmy w tym Nowym Targu? Po raz kolejny, to wczoraj, w czwartej kolejce. W niedzielę, 17 września, gdy my byliśmy na Świętej Wojnie w Tychach, pan Wielkiewicz zdobył bramkę sezonu w stylu lacrosse. I co panowie na to? Czy wiesz, dla mnie to jest, można powiedzieć... Czy nie pomyśleliście, że to sen w ogóle? Dla mnie jest to w pewnym rodzaju tak naprawdę... E systematyzowanie tego, o czym wielokrotnie wypowiadali się gracze, którzy przyjeżdżają do Polski z zagranicy, jeśli chodzi o poziom polskiej ligi, że ten poziom jest naprawdę wysoki, że ta liga jest niedoceniona i myślę, że te bramki są takim ogniwem, które naprawdę pokazują to, że w Polsce też umiemy grać w hokeja. Tym bardziej cieszę, że to została bramka strzelona przez Polaka i można powiedzieć, że to było takie Niedokończone dzieło Szerbatowa, który gdzieś próbował wprowadzić takie, e, takie wygibasy do polskiego hokeja, i zostało to gdzieś dokończone teraz przez pana Wielkiewicza. Dla mnie szacun, czapki z głów i myślę, że bramkę sezonu już mamy tutaj. Nie będzie żadnej rotacji. Ja mam nadzieję, że to się zmieni jeszcze, szczerze mówiąc. <ścoughs> Liczę na więcej, zwłaszcza, że mieliśmy dwie ciekawe bramki w jednej kolejce i do czwartej. Więc y, Tomasz. No ja mam nadzieję, że to ta akcja, a nie buliki w Krakowie pójdą viralowo gdzieś w internecie. No bo to jest niecodzienna akcja w skali powiedzmy światowej. No, na profesjonalnym poziomie hokeja rzadko się takie, takie akcje zdarzają. Także miejmy nadzieję, że gdzieś do tych światowych mediów hokejowych ta akcja zawita. No bo naprawdę jest się czym chwalić. Też świetnie zostało to uchwycone na zdjęciu. No te... tak, zdjęcie jest pierwsza klasa, Zari. zdjęcie sezonu jest jak dla mnie. Bramka sezonu jest zdjęcie Zazdrożnia. sezonu. Zazdrość. <grym> za, jednym, za jednym zamachem. Trzeba też docenić yy, obrońców jaszczębia, że wzięli udział w tym przedstawieniu. <grym> to, to jest coś, o czym chciałem wspomnieć, że ciężko mi tak w 100% procentach docenić yy, tę bramkę. Oczywiście to, co zrobił yy, tutaj Filip Wielkiewicz, to coś fenomenalnego, ale to ile miał czasu... Yy, tam można się zastanowić, czy obrońcy Jastrzębia to się nie poczuli trochę jak w teatrze. Okej, okay, to teraz przedstawienie mamy, popatrzmy, bo nikt do niego nie podjechał. Miał... Nikt nawet nie patrzył tak naprawdę. Wszyscy stali twarzą gdzieś tam przed... No może jakieś tam spojrzenie patrzili. poszło, to już, to już nie chciałbym wyrokować aż, aż tak mocno. W każdym razie panowie jak stanęli na dwóch nogach, tak stali aż do zdobycia tej bramki. I to nie była sekunda dwie. No tutaj y, zawodnik, napastnik Podhala miał tyle czasu, żeby y, mu ten pomysł zakiełkował w głowie. Mówi ja a spróbuję, no, skoro nikt y, do mnie nie podjeżdża. Y, dla mnie to tak wyglądało y, jak... Rozpoczęcie akcji drużyny przez obrońcę, bo tutaj Filip Wielkiewicz stał sobie za bramką, jakby czekał na zmianę kolegów, i dobra, jedziemy. Tylko, że to było po drugiej stronie bramki. Może tak się troszkę pomyliło niektórym panom tutaj w przypadku obrońców Jastrzębia. To jest taki jedyny minusik, oczywiście, jeżeli miałbym się do czegoś przypieprzyć, a jak widać dzisiaj lubię się przypieprzać. <ś Records> nie <mili> jesteśmy dzisiaj to. Ale nie, no dla mnie to jest, to jest bramka sezonu, chociaż gdzieś tam mam w głowie, że okej, okay, jak tak zaczęliśmy z przytupem. To, to je, a mamy jeszcze 10 razy więcej meczów przed sobą, więc jest challenge do wszystkich zawodników, którzy gdzieś tam na słuchają. Może jeszcze jakieś to ściągnie w tym sezonie i <grym> tu, Eli pokaże nam. Może poczuje ta, się ta, Taka bramka z półobrotu, jak on to wykonywał. Rzucone, to... Rękawice. rzucone rękawice, może, może wróci. Może zobaczymy. zobaczymy. Rzucenie rękawic może być zawieszenie. Także <grym> a, dla... trzeba, to nie jednak. Eli, uważaj, uważaj, nie rzucaj rękawicami. Lepiej rękawicą niż wam. no ale. <laughs> to wszystko, jeżeli chodzi o bramkę sezonu. Tak, no. Czy chcielibyście I... coś dodać? Nie, bo oczywiście Nie możemy przejść, przejść już dalej. Nie ukrywajmy, że prawdopodobnie padła też druga bramka sezonu, tak? W dniu wczorajszym e, w Sosnowcu. Tak, Patryk Krężałek w świetnej akcji z półwoleja tak naprawdę pokonał. Sam sobie wystawił. Tak. Czyli miał i asystę i bramkę. To dlatego on tak dobrze punktuje, jak sprawdziłeś tamku. Ale naprawdę bramka również świetna. Trochę pechowo, że została strzelona w tym samym czasie, co bramka Wielkiewisza. Gdzieś pewnie zaginie, zaginie pod tamtą bramką, ale mimo wszystko naprawdę również czapki z głów. Świetna bramka. To A tam już obrońcy nie byli bierni. No tak. To opanowanie na lodzie. Pomysł naprawdę świetne trafienie. No czekamy. Może wiecie, jak Patryk po meczu jednak zobaczył że to nie on będzie na nagłówkach Twitterowych wypowiedzi e, czy, czy Facebookowych wpisów, tylko e, kolega z nowego targu. No to spróbuję raz jeszcze i pokażę, jak to się robi. Mówi, potrzymaj mi piwo. I zapraszam. Zapraszam na festiwal najpiękniejszych bramek. Jak się mają hotline. być takie piękne bramki, to nawet ja mogę trzymać to piwo. Niech, niech strzelają. Ale nie wypiesz. No, tego nie mogę obiecać. Muszę dwa podtrzymać, chyba. No dobrze. No to przejdźmy do ostatniego punktu. Jest to punkt Oświęcimski. Linus Lundin. Szwedzki bramkarz, dosyć młody. Przybył do Oświęcimia w zeszłym sezonie. Ty kiwasz na to młody, tak? No, koło trzydziestki z Lundin. To... No, jak na bramkarza, dla mnie to, to wciąż młody. Jak, jak się popatrzy na niektórych, którzy tam bardzo długo, a zresztą. Jak popatrzymy na Jaromira Jagra, który rozpocznie kolejny kolejny sezon swojej karierze, no to czy to nie jest młodość jednak? No jest. No, Linus Dokonałeś może drugie mnie. tyle zagrać. Przekonałeś Ty Jaromir już przebił Linusa, jeśli chodzi o ilość sezonów w stosunku do ilości lat Lundina, więc A, no właśnie, tak naprawdę to, to, to jest, jest to, młody talent. E, Myślę, że to jest, to jest, to jest, jest jedna z dziwniejszych statystyk, jak <laughs> dzisiaj słyszałem. Co do, co do tej młodości, to też chciałbym się e, troszkę usprawiedliwić e, tym stwierdzeniem. Chodzi mi o to, że zazwyczaj, przynajmniej tak mi się to wydaje, nie mam statystyk, m, że jeżeli przychodzi jakiś bramkarz zagraniczny do Polski, to e, jest to już po 30 zdecydowanie tutaj Linus jednak w drugą stronę, więc, więc dlatego tak, tak o tym wspomniałem. Stracony sezon, o, o nie mówiliśmy wiele w predykcjach, no i ten początek sezonu był ciężki. Ale wczoraj w Tychach jakby coś zaskoczyło, ja stałem wielokrotnie za, za bramką Unii, gdy Tyszanie próbowali gonić ten wynik, no i... Kilka interwencji było no, no, takich, że. Pierwsza klasa. Z, 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 Trochę brakowało mi słów, kurczę. Tak, no, to, I... to było 46 ubronionych strzałów, tak? Skuteczność na poziomie blisko 96%. To jest ten linus, który, z którym rozstawaliśmy się przed kontuzją w zeszłym sezonie. Wielokrotnie też jeśli chodzi o samą postawę linusa, w perspektywie meczu w Tychach padało słowo drużyna, jeśli rozmawialiśmy z Bezą na przykład. Użył słów drużyna, i to było widać w Tychach, że też ten Linus nie jest pozostawiony sam w sobie, tylko w końcu Unia zagrała dobry mecz defensywny. Nie było bierności destrukcji. Dokładnie, rzucali się pod te strzały, bronili, bronili tak, jakby zawodnicy z pola stali na bramce. Więc przy takich obrońcach to Linus może pokazać co potrafi i wczoraj pokazał. Więc dla mnie to jest naprawdę świetny prognostyk. E, uważam, że Linus zaskoczy, będzie bronił tak jak e, bronił początkiem zeszłego sezonu. Poza tym też mm, czytając jego wypowiedzi e, da się wyczuć taki respekt przed tym, że dostał e, kartę zaufania w Oświęcimiu. Dostał taką kartę zaufania, ma coś do udowodnienia. I nic, tylko obserwować, jak będzie grać. Dla mnie naprawdę świetny bramkarz. I naprawdę przyniesie wiele radości przy chemików 4. Z mojej strony. <grym> <grym> tak, tak popatrzym. Tak, tak. <grym> zgadzam się z tobą jak najbardziej. No, ja ani bym się teraz jeszcze nie ekscytował, ani nie byłbym na nie biłbym na alarm w kontekście tych wcześniejszych trzech, trzech spotkań, które były. Miały lepsze i gorsze interwencje. Lundina widać było, że jeszcze brakuje mu takiej regularności. Tą rundę, dwie myślę, też mając oczywiście z tyłu głowy awans do Pucharu Polski, który dla Oświęcimian jest, jest niejako obowiązkiem. Pierwszy Tą, cel. Tak, pierwszy cel. Tą jedną, dwie rundy bym Linusowi dał, żeby, jak to mówią Amerykanie, odrdzewiał. A potem rozliczał go z jego występów. Umiejętności są, co zobaczyliśmy w Tychach, ale myślę, że ku temu nikt nie miał wątpliwości. No teraz czas, czas po prostu na, na regularność i na konsekwencje. Myślę, że ten mecz w Tychach po prostu dla wielu kibiców może być takim punktem zwrotnym w postrzeganiu jego jako bramkarza. Bo, bo po tych pierwszych trzech meczach po prostu to było takie ciągłe narzekanie, że Linus na Linus tamto. E ja też bym chciał zwrócić uwagę na to, że w głowach wielu kibiców jest tak, że Tomasz Fuczyk jest takim fenomenalnym bramkarzem. I on oczywiście w tamtym sezonie do Pucharu Polski bronił tak, że niektórzy się zastanawiali, czy ten paszport polski nie powinien być szybciej Tomasowi nadany, żeby on mógł pojechać na Mistrzostwa Świata i być naszym reprezentacyjnym bramkarzem. No, ale potem jednak w finale gdzieś tam głowa nie zagrała, o tym nic nie, nikt nie wspomina. Teraz gdzieś są tam przebąkiwania kibiców tyskich, że no, fuczik ostatnio to nie jest to. Czyli nawet taki bramkarz ma wzloty i upadki, nikt nie broni e, cały czas. Przecież John Murray e, też w poprzednim sezonie ta runda tak. e, zasadnicza to było takie, to był ciężki John Murray. Gdy trzeba było wejść. Wszedł, wszedł na odpowiedni e, poziom, ale chyba nie było w tym sezonie takiego bramkarza, który od pierwszego do ostatniego meczu e, wzbudzałby takie zachwyty wśród ekspertów czy na trybunach. E, ja trzymam kciuki za Linusa, bo jest gdzieś tam w moim takim top 5 ulubionych zawodników obecnie w, 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 w naszej lidze, więc chciałbym, żeby żeby pokazał wszystkim. Zresztą świetnie się prezentuje w tych, w tych niebieskich parkanach. Myślę, że pasuje wszystko idealnie. Jest wielkim bramkarzem yy, i takim spokojnym z niego. Od niego bije taki spokój, jakby w ogóle nie było emocji. Yy, I wczoraj yy, pierwszy raz w tych czterech meczach widziałem, że te krążki nie odbijały się od niego jak od ściany, tylko potrafił zatrzymać. Były takie mikro ruchy barkiem, gdzie, gdzie udało mu się powstrzymać czy to strzał Krystiana Mroczkowskiego, który gdzieś tam w okienko leciał jak stałem za bramką. No fajnie to fajnie to wyglądało. I Solidne. to co ty, ty wspomniałeś o, o defensywie, o obronie. No to tyle, co wczoraj oświęcimscy zawodnicy podłożyli się pod strzał to też mi zaimponowało poniekąd. Myślę, że oni chcieli pokazać, że ta wpadka przed, przed własną publicznością z Katowicami w marnym stylu, bo tak Zabolała. z Tomkiem zaraz po wyjściu rozmawiałem. Katowice od początku do końca jakby panowały nad wszystkim. Już, już był taki wynik, że oni nic nie musieli robić. Unia niby miała całą tercję, żeby ten wynik gonić, a John Murray, no może nie był całkowicie bezrobotny bo tam też skuteczności w niektórych momentach zabrakło, więc ta jedna bramka mogłaby być gorąco, ale koniec końców no, Katowice pokonały Oświęcimian na ich własnym lodzie 5 do 2. To jest różnica klas. I tak było w tamtym meczu. Było. Tutaj nie ma co do tego wątpliwości. Jeszcze pierwsza tercja może gdzieś była wyrównana, ale potem już poszło z górki. Ja chciałbym jeszcze tylko wrócić do tego, o czym mówiłeś, jeśli chodzi o e, Tomaszu Fuciku. To pokazuje ta sytuacja z Fuczikiem. Pokazuje, jak naprawdę ciężar spada na bramkarza w hokeju. Jeśli kiedy jest tak naprawdę przenoszony ze skrajności w skrajność, od momentu, gdy jest ubóstwiany, do momentu, gdy wini się go za każdą porażkę swojej drużyny. I to jest naprawdę ciężkie brzmienie, brzmie które, które bramkarz musi podnieść. I kibice na pewno. Na pewno tutaj nie ułatwiają tego. Tutaj kibice są, że tak powiem, nie wybaczają, szukają zawsze tych czarnych stron i zazwyczaj obrywa się bramkarzowi. Nie widzą tego, że obrona gdzieś tutaj nie domaga, zawsze to spada na bramkarza. A on też potrzebuje pewności siebie i spokoju, tak jak mówiłeś o tym spokoju, gdzie Linus gdzieś znajduje ten spokój, umie się ustawić. Jeśli ma obronę, która zagra z nim, naprawdę będzie to dobry sezon w Oświęcimiu. No dobrze, to, to wszystkie punkty naszej agendy. Dzisiaj chcielibyście jeszcze coś dodać? Tak spoza, coś wam się w tych czterech kolejkach rzuciło, jakiś drobny smaczek, coś, co mogłoby wzbudzić zainteresowanie u niektórych słuchaczy, widzów Polskiej Ligi. Mi się bardzo fajny poziom ligi. Oglądając mecze na żywo, oglądając skróty, naprawdę z sezonu na sezon wygląda to coraz lepiej. Mam nadzieję, że w tą stronę będziemy szli. Że będzie tych Polaków tworzących ten poziom coraz więcej, nie tylko obcokrajowców, ale myślę, że jest to fajny produkt, tylko sprzedajmy go szerszej publiczności. Dla mnie te mecze, pierwsze mecze sezonu, kiedy zakończyliśmy zeszły sezon fazą play-off i rozpoczęliśmy ten sezon, ja tak naprawdę nie widzę zbyt dużego spadku jakości. Te mecze są naprawdę takimi meczami pełnymi starć. Jest ostro bandy trzeszczą. Utrzymaliśmy ten poziom z playoffów, i dla mnie to jest ten smaczek, że tak naprawdę jest wielki efekt. Wow. Mecze są naprawdę intensywne, przyjemnie się to ogląda i oby tak dalej. No to ja bym chciał dodać, że dla mnie pozytywnym, może nie zaskoczeniem, ale czymś, co, co, co chciałbym dodać, to to, że już nie, nie tak łatwo się mecze obstawia u Bok jak to było? Nawet w poprzednim sezonie, gdzie prawie w każdej kolejce można było wskazać faworyta i troszkę sobie, że tak powiem, fundusze polepszyć. W tym sezonie jest to naprawdę ciężkie. Jak spojrzymy zresztą sobie na tabelę po tych czterech kolejkach i widzimy, że na czele jest Toruń, widzimy, że Krakowia jest siódma, pod hale wzmocnione ósme, ale GKS Tychy jest na szóstym miejscu, no to już tak ciekawiej to ciekawiej to wygląda. Został no. chyba jeden typ, który u mnie się zawsze sprawdza, jak gdzieś sobie postawię zakład bugmacherski, mianowicie gol Bartka Fraszki w Oświęcimiu. <grym> <grym> to jest bardzo, polecam, polecam, naprawdę motyw. Od dwóch sezonów się sprawdza. Bartek jest mega skuteczny w Oświęcimiu i zawsze tą bramkę unistrzeli. strzeli, więc Taki Szkoda, mały, że nie ma pewniaczek. Nie, ale no no, no tak, tak, ale pewniaczek jest. Więc z tych pewniaczków naprawdę polecam. <grystanie> Rafał Gara. <grystanie> no dobrze. Dziękujemy za dzisiaj. Widzimy się oczywiście w przyszłym tygodniu, w przyszłą środę. Mamy dla Was kolejną rozmowę z zawodnikiem. Kto to będzie? To jest zawodnik, który na co dzień nie występuje w Tauron Hockey Lidze, a u naszego sąsiada. Myślę, że niektórzy już się na pewno domyślą, ale ja jeszcze zdradzać tego nie będę. Przypominamy o tym, że możecie postawić nam kawę. Mamy już trzy kawy. Dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się na to, żeby tę kawę nam postawić. Fajnie by było, jakby się udało nam stworzyć finansowanie przynajmniej naszych wyjazdów, żebyśmy mogli e, za każdym razem gdzieś pojechać, zrobić jakiś fajny materiał dla was. Nam to sprawia przyjemność, ale też jakieś ograniczenia finansowe, czasowe e, na pewno mamy. Naszym celem jest co tydzień, co środę dostarczać wam odcinek podcastowy też w formie wideo i e, tego będziemy się trzymać. Nie zapominajcie o subskrypcji, e, łapka w górę i komentarzach, w których możecie pisać swoje zdanie na temat na tematy które my dzisiaj poruszaliśmy i w każdym odcinku ale też możecie rzucać jakieś pomysły albo zapraszać nas i mówić chodźcie przyjdźcie tu pokażemy wam coś fajnego więc myślę że jesteśmy otwarci. Dziękuję chłopaki za dzisiaj. Dzięki. Dziękuję również bardzo. Widzimy się w kolejnych materiałach. Dobranoc.